Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin, oto zagrajmy w To The Moon, w końcu, nareszcie, dawno nie było To The Moon. Dzisiaj lecimy dalej, zobaczmy, gdzie ostatnio skończyliśmy, na stołówce, jak ziomeczki były dzieciakami, chyba była przed nami pamiątka, czyli przygotowujemy ją i od razu jakiś taki smutny nastrój przed nami się nie zrobił, no nic, idealnie w sześciu ruchach, o mój Boże, no dobra, to będzie ciekawe wyzwanie, myślę, że najpierw zaczniemy od tej skosowej. Najprościej będzie w sześciu ruchach idealnie, tak? No to lecimy od razu na idealnie, na szczęście dzisiaj, jak widzę, dobry początek. Idealnie, oczywiście udało nam się złożyć plecaczek do kupy, no i oczywiście korzystajmy z niego, aktywujemy pamiątkę. I przenosimy się jeszcze bardziej wstecz. Ciekawy jestem, gdzie teraz nas przeniesie plecak. Okej, do domu. I jesteśmy, jak widzicie, już coraz bliżej takiego małego knypka, malutkiego ziomeczka. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie nagrywa. I wszystko jest okej. Okay. Dobra, co tam się dzieje? Zaraz zobaczymy. Idę do szkoły, mamo. Miłego dnia, Joy. Okej. Mój chłopiec tak szybko dorasta. Okej. Czyli mama Joego, naszego ziomeczka. Zobaczymy. Coś się stanie złego pewnie. W sumie... Nie, ta matka przecież wcześniej się już pojawiała, więc spoko. A gdyby był dziewczyną, nadal nazywałaby go imieniem swojego ojca? Właściwie nie byłoby aż tak źle. Imię kończy się na ej. Joey, Joey, Julie, brzmi uroczo. Skoro brzmi tak uroczo, może za niego wyjdziesz? Zazdrosna. O, ta, jeszcze jak. Okej, jesteśmy w domu tego naszego ziomeczka. Cóż, jeśli mam być szczera, tykanie zegara jest rzeczywiście irytujące. No i mamy pierwszą pamiątkę. Notatki, jak tam? Coś się nowego pojawiło? Chyba nic. Tylko nie zegara, no tak. O, alt tab, bohater milionów. Zgadzam się, Joey, przyzwisko Johnego nadane po dziadku, dokładnie. Johnny, co tam u ciebie? Jesteś poparzony? Nie, no całkiem źle się trzymasz, chłopie. To mi się podoba. Tak, to lubię. Tykający zegar, okej. Tu mamy jakąś łapkę. Nie wiem do końca, co będę mógł zrobić. O, proszę bardzo. Na sofie było kolejny jakiś tam element. Tu mamy matkę, która coś gotowała. Czy tędy mogę wejść? Mogę sobie wejść, coś tu mamy, biblioteczkę. Rozumiem, te książki o zamazanych okładkach. A czemu o zamazanych okładkach? Dziwne. Okej, okay. No i tutaj chyba nic więcej już nie znajdziemy. Całkiem szybko idzie mi zbieranie tych kuleczek. Nieźle, po ostatnich przygodach ten... O, i chyba nawet nie zacina się obraz w końcu. Wow, w końcu odcinek, w którym się nie zacina ten obraz. Nie wiem, w poprzednich odcinkach wydawało mi się, że synchronizacja pionowa strasznie szaleje. Okej, znaleźliśmy pamiątkę, ale brakuje nam jeszcze jednej kuleczki. Okej, może ten odcinek będzie miał lepszą jakość niż zwykle, to mi się podoba. Nie wiem, czy nagrywałem na tym... O, tu chyba będzie ostatnia kuleczka. O, fuj, znowu to! Słoik konserwowych ogórków. O, cholera, wywróciło mi mózg na drugą stronę. Łatwo zrobić na tobie wrażenie. No i mamy oczywiście zieloną kuleczkę słoik konserwowych ogórków. Ja tam konserwowe rzeczy lubię i w ogóle. No, i w poprzednim odcinku mogło skakać i być nieładnie i w ogóle. Więc może w tym odcinku w końcu będzie jak trzeba wszystko. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna i że słyszycie mnie oraz muzykę równie dobrze. Okej, oczywiście uruchamiamy naszą pamiątkę. Myślę, że tutaj nic ciekawego się nie stanie. Pamiątka przygotuj. Zobaczymy. Szybko całkiem nam idzie przygotowywanie tych pamiątek i ogólnie podróż w czasie. Okej, no dobra, tu będzie chyba więcej zabawy. No nie wiem, zacznijmy może od tego. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale okej, spróbujemy. No, chyba tak średnio bym powiedział, tak średnio. Okej, no zrobimy w ten sposób. No, trochę słabo mi to chyba wyszło. Może w ten sposób? Nie, to ja zakryłem teraz, bez sensu. Dobra, to zrobimy... No niestety, nie będzie to idealna zagadka. No w końcu nie będzie idealnego odcinka. No szkoda. Popsułem, niestety popsułem. Mogłem zacząć inaczej, ale mamy. 10... Obecnie 6 idealnie było. Trochę przegiąłem. Można było to zrobić lepiej. Okej, oczywiście korzystajmy z naszej pamiątki. Jest to piłka. Okej, i zobaczmy. Polecieliśmy gdzieś dalej. Razem z piłeczką. Jest piłka oczywiście tu. Ciekawe, co teraz przed nami. Okej. Okay. Świat się nie wczytał. Fuj! Znowu śmierci padliną! Gdzie jesteśmy? Ewa? Co to jest u licha? O, shit.
Czemu piłka nas przyniosła gdzieś na koniec świata? Coś się popsuło chyba w świecie. Zrobiło się bardzo creepy. Aż strach normalnie. To jest kolejne wspomnienie? Tak, tylko czemu wygląda jak Laputa? Co jest Laputa? O, będę musiał się doedukować. Nie wiem, z jakiegoś powodu wspomnienia nie łączą się w celu skonstruowania całości. Musiała nastąpić jakaś awaria w ADG maszyny. Znowu myślałem, że ostatnia poprawka miała być niezawodna przez kolejne pół roku. Ech, ci idioci z Wydziału Konserwacji. Słuchaj, nie ma się co martwić, mamy już zapisany okres nastoletni. Nadal może nam się udać. No dobra, ale ja mu o tym nie powiem. Komu? Jeśli tylko się uda, nie będzie musiał wiedzieć. Aha, okej. Cóż, to chyba wszystko. Nic tu nie zdziałamy. Gotowy zakończyć wszystko przed aktywacją? Panie przodem! Czy to było nasze ostatnie wspomnienie, tak? Już bardziej się nie cofniemy? Dziwna sprawa. Dziwne jest to w ogóle. Cała ta sytuacja. Szkoda, właściwie nie mogłem się doczekać, by to zobaczyć. Okej, no nie powiem, że to dziwne, bardzo dziwne, bardzo creepy wręcz taki motyw, taki niepewności nadający większej niż czegokolwiek. Akt drugi? Miliardy latarni morskich tkwiące na odległym skraju nieba. Zapomniałem, że w ogóle tu są akty. O Boże, to był dopiero pierwszy akt? Wow, ciekawe ile tych aktów jest. Nie do końca rozumiem. Okej, ale udało nam się cofnąć całkiem nieźle w czasie. Myślę, że coś tam się uda teraz nam wymodzić z tego wszystkiego. Okej, cóż teraz? Proszę im nie przeszkadzać. Może i łatwo się nie obudzą, ale potrzebują koncentracji. Okej. No dobra. Ciekawy. No i znowu ładna muzyka. O Jezu, jak mi tej muzyki brakowało. Uwielbiam tą serię ze względu na ścieżkę dźwiękową. I gameplay też. Okej, znowu się spotkaliśmy. Jak jest starszy? Johnny? John. I to wszystko, co wie ten stary głupiec. Ha, przykro mi, że nie mogę wam bardziej pomóc. Będzie musiał wystarczyć. A, pozostaje już tylko po przeniesienie twoje... O Jezu, przepraszam, nie umiem czytać, wiem. O Jezu, czasami literki mi się, nie wiem, w oczach ten... Aha, pozostaje już tylko przenieść twoje pragnienie podróży na Księżyc do wcześniejszych wspomnień. Wtedy wciśniemy guzik i voila, będziesz na Księżycu, zanim się obejrzysz. Mam pytanie. Skoro sprawiliście, że Lily zniknęła, to znaczy, że możecie wpływać na ten świat? Nie moglibyście więc zwyczajnie załatwić sprawy spełniając moje marzenie tu i teraz? Moglibyśmy, gdyby to było twój prawdziwy zestaw wspomnień. O czym pan mówi? W takim razie, co to jest? Czym ja jestem? To zaledwie kopia, płótno, na którym malujemy, jeśli wolisz. Co do ciebie, jesteś tylko algorytmem odtworzonym z umysłu Johnny'ego. Wystarczającym, by oddać podobieństwo, ale dalekim od doskonałości. What the fuck w ogóle. Jedyne co możemy zrobić, to przygotować to płótno w logiczny i konsekwentny sposób. A potem, kiedy przyniesiemy zarejestrowane pragnienie do twojego dzieciństwa, maszyna wygeneruje dla ciebie nowe życie, w którym pragnienie wyznaczać będzie twoje zachowanie. Wynik tej operacji zostanie zapisany w umyśle prawdziwego Johna. Aha, okej, to ma sens. Więc widzisz, nawet gdybyśmy spełnili twoje marzenie, to jesteś programem tylko do odczytu. To znaczy, że moglibyśmy cię resetować raz za razem i wystarczy. O, nie bądź taka wrażliwa, on nie jest prawdziwy, wiesz? Jeśli naprawdę w to wierzysz, to po co w ogóle mu to tłumaczysz? No właśnie. Ja próbuję tylko zaoszczędzić trochę czasu. Chodźmy. Przerąbany! O mój Boże, jaka sieczka z mózgu! Ała, to jest okropne! Doktorze! Czy to... czym ja tak naprawdę jestem? O, to mi się nie podoba. Okej.
Pszting i polecieliśmy. What the hell is going on here, mate? To jest dziwne. Zaczyna się robić bardzo dziwne. Wow, what the hell? A to co? A, cała nasza praca tej nocy. Okej, trochę dłużej mi to zeszło niż noc. Aha, dobra, to są połączone wszystkie te wspomnienia, tak? Z każdego okresu. Ej, sporo tych zagadek było, tak się nie wydaje może, ale rzeczywiście. Okej, no ale jeszcze był jeden okres. O właśnie, widzicie, było przez chwilę widać kawałek jeszcze tego bardzo, bardzo tam dzieciaka małego. Ta, ten co się stało? Co do... Właśnie, co to kurna jest? Mógłbyś mnie chociaż wcześniej ostrzec. Przestraszyłem cię? Cóż, głównie o to mi chodziło. Zapytałabym, czy to miała być gra słów, ale wolę nie wiedzieć. Zatmy to szybko. I tak już czuję się głupio w tej formie. Musimy tylko przekazać jego pragnienie z najnowszego wspomnienia aż do najwcześniejszego. Okej, jesteśmy jakimiś plemniorami, które latają w przestworzach. Dopasuj dwie takie same pamiątki na krawędziach, by przenieść pragnienie. Okej, dwie takie same, tak? Muszą być. Więc na pewno kwiatek będzie tym, co trzeba. Właśnie, kwiatek nam przenosi dalej. Tutaj nam przeniesie papier albo oliwki. Ale nie ma ani papieru, ani oliwek. O, to będzie większa zabawa. Tutaj jest królik łączny. No dobra, to musimy królika przestawić, tak? Dobra, więc królik tu będzie potrzebny. Możemy zrobić to w ten sposób. I teraz przestawimy jeszcze tutaj plemiory. Plemiory do roboty! Nie opitalać się, proszę. Teraz królika z tamtej ten i już mam ustawione teraz dobrze wszystko. Jest zając, jest impreza. Okej, i tu będziemy potrzebowali tego dziobaka? Nie, co tu się łączy? Książka. Oj, będzie ciężej. Okej. Hej, Iwa, patrz na to! Om nom 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 nom. Siedzi mu na głowie i go wcina. Czy ty jesteś... No, nie powiem jaki jesteś. Ech, ty kurde. O, to będzie chyba cięższe niż myślałem. Można zrobić jeszcze raz. Cyk, dzięki czemu książkę będę mógł przenieść tam, ale wtedy mi się królik nie łączy. Ale czy one muszą się łączyć tak naprawdę? Wszystkie w jedną całość? Nie do końca to rozumiem, chyba nie. No w takim... nie mogę jeszcze bardziej tego... No nie wiem, zobaczymy, przenieśmy jeszcze ten ostatni tak jakby ładunek. I spoko, co tu się nam łączy? Kulka nam się ta łączy, zegar raczej nawet bardziej. Mamy zegarek i teraz ten zegarek musimy przekazać dalej, tak? A w sumie mogę kliknąć tu i też będzie to samo. Cyk. Okej, chyba się udało. Okej, wystarczyło przekazać tylko to wspomnienie bez konieczności łączenia wszystkich po kolei. Tu mi się oderwało jedno. No, tu mamy pośrodku wyspy oczywiście. I tu kolejne dwa. I tu mamy jakieś zablokowane, dziwne, nie wiem czemu. Ding! To chyba wszystko, co możemy zrobić. Gotowy, by wcisnąć guzik? Znasz mnie, zawsze jestem gotowy. A to wspomnienie tu? Halo? Nie mogłem tego... Mogłem to zbadać chyba. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na zakończenie czy coś. A mogę to jeszcze raz zbadać? W porządku, chodźmy sprawdzić, czy przywiózł z księżyca jakieś pamiątki. Panie przodem? Nie tym razem, słonko. A to właśnie? Szkoda, że mamy tu marudera. Żadna strata, poradzimy sobie bez niego. Wiem, ale czegoś jednak brakuje. Za bardzo się przywiązujesz. Może to wpłynąć na twoją zdolność do pracy? Bzdura, nie narzucaj mi swoich kobiecych zwyczajów. Tak jest. Głupi wydział konserwacji. Nie potrafię nawet niczego porządnie naprawić. Daj mi spokój. Wszyscy popełniają błędy. Dokładnie. Przestań marnować czas. Nie warto. Okej, czyli już to wszystko, co możemy zrobić. Okej, no to co? Spadamy stąd chyba w takim razie. No tutaj nie możemy niestety tego martwego wspomnienia przywrócić do życia. Okej, czyli jednak dobrze, że zobaczyłem, że można kliknąć. Może to jakoś wpłynie później na coś. Okej, no i co ja teraz mam zrobić? Ja sprawdźmy sobie w ogóle ten, jak to wygląda. Nie no, wszystko jest jak trzeba chyba. Okej, nie wiem co mam do końca zrobić, ale polatajmy. Muszę się przenieść chyba, tak? A, czekajcie, to mam się przenieść do końca, tak? Tutaj, do ostatniej. Ostatniej fazy? Nie wiem, czy do końca, ale... Okej. Okay. Poleciałem na samą starość. Wygląda tak samo, jak jego ostatnie, dostępne prawdziwe wspomnienie. Zwykle pojawiają się chociaż jakieś zmiany. Coś jest nie tak. Te wspomnienia... One wyglądają, jakby po prostu wydarzyły się jeszcze raz. One są dokładnie takie same. To niemożliwe. Pragnienie zostało dostarczone, prawda?
zostało. O, nie podoba mi się to wcale. Biegniemy do domu w takim razie. Jeśli to w istocie to samo słonie, powinien być na klifie i spoglądać na latarnię morską. Powinien być na klifie, jeśli się nic nie zmieniło. Okej, lecimy w takim razie w stronę latarni. I co? O kurcze, a jednak. Johnny? Cóż za miła niespodzianka, nieczęsto miewamy tu gości. Déjà vu, po raz kolejny. Déjà vu, raczej. Jestem dr Eva Rosaline, a to... Co, nie powiem tego drugi raz. Dr Neil Watts. Czy słyszałeś o agencji Sigmunda do spraw generacji życia? O, jesteście z agencji? O, mój Boże, nic się nie zmieniło. Cóż za zbieg okoliczności, właśnie myślałam o tym, by was wezwać. Lili, przynieś nam proszę herbatę. Lil? Pstąk i nie ma. Chwila, ale Lili w ogóle? Jego też zamroź. A czy przypadkiem on z River nie kręcił? Łeło? No i? Zaczekaj, tu pójdę jeszcze raz wysłać sygnał pragnienia. Sprawdź, czy coś się zmieni. Ale Lili w ogóle? What the fuck? Z całą pewnością zostało pomyślenie dostarczone. Jakieś zmiany? Nawet nie drgnęła mu powieka. Jak to możliwe? Nawet jeśli samo pragnienie to za mało, dlaczego nie ma żadnych zmian? Może trzeba sprowokować jego aktywację? Zaczynając od najwcześniejszych wspomnień? Najwcześniejszych, do jakich możemy się dostać? Chodźmy. W ogóle Lili? Coś mi tu nie gra. Inną selaskę znalazł po drodze? What the fuck? Jak to działa? Nie rozumiem. Chyba, że imię się zmieniło? Nie wiem, kurde, what the fuck? Okej, no jesteśmy teraz tutaj, no dobra. Pragnienie Johnny'ego może potrzebować lekkiej stymulacji, by wykiełkować. No dobra. Aha, zmieniły się plakaty na księżyc, tak? Co to ma? To nie jest film, który mieli grać. No cóż. Masz coś przeciwko River? No właśnie, tu jest River, tam była jakaś Lili chyba, what the fuck? Nie, ten mi się podoba. W porządku, w takim razie chodźmy. Okej, film o księżycu, o, ciekawe, ciekawe. Przedrobienie szczęścia to wystarczy. Zara, gdzie Neil? Gdzie ten obóz? Siedź pewnie w barze i nic nie robi, a tu jest ten. Oglądałaś tu The Moon? Jak ci się podobał? Był dla mnie odrobinę zbyt pretensjonalny. Lubię, jak filmy są trochę bardziej, a... Je ne sais quoi? Co to było? Ja mam zielonego pojęcia, przepraszam. Właśnie kaleczę jakiś język, pewnie francuski. Ajajaj. No nic, dobra, nieważne. Musimy znaleźć tego Neila, bo zaś... Pewnie siedzi gdzieś w łazience czy coś. A może na sali ogląda księżyc? Okej, tu są ten, ziomeczki. Na księżyc skarbie, o Henry. What the fuck? O rany, jestem zdecydowanie zbyt zmęczona i głodna, by tworzyć filmy. Chyba powinnam pójść sprawdzić, czy coś się zmieniło u Johna. No właśnie, jak tam? Jak tam? Przykro mi, że musisz to oglądać, kolego. Okej, no spoko. Jak tam? Kurde, no patrzcie, dalej to samo. No nie mogę. No co jest nie tak? Żadnych zmian! W takim razie spróbuję rozpalić pragnienie gdzie indziej. To jakiś absurd. Lili! Ach, cholera. Coś się mu wiksuje. Okej, szkoła. Jest River, jest impreza. Może tutaj się uda. Tylko co tym razem, cholera? No nie wiem. Okej, dziobak. Nie mam teraz dla niej czasu. Okej, dziobak? Pluszowy dziobak. Okej, z dziobakiem też nic. Dobra, to może tutaj coś. Jak rzuciła w ciebie encyklopedią? No, nie słyszę. Rzuciła? Stary, zamknij się. Co wy tu robicie? Zaczyna się. Chodźmy zająć dobre miejsca. Co się kurde zaczyna? Zara, tego nie pamiętam. Coś musiało się zmienić.
Ale właśnie, co się zaczyna? Ej, nie pchaj się! Jakieś przedstawienie chyba. Okej. O, dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. Coś się zmieniło. To już jest jakiś pozytyw. Zaraz dowiemy się co. Chwileczkę. To nie jest prawdziwa zmiana. To... Mogę prosić uwagę? Aha, ten się odpalił. Jak już wiecie, jestem reprezentantem wysłanym przez NASA w całej swojej chwale. Jestem tu po to, aby opowiedzieć wam o niej wszystko. Ha! Walcz mi! Aha. Wow, to było okropne. Ale dywaguję? Okej. Jezus. W każdym razie wiem, że wielu z was zastanawia się. Jakie ja mam szanse, by wziąć udział w czymś tak wspaniałym jak podróż do innego świata? Wzdychać słodkość Wenus, spływać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przez pierścienie Saturna. Albo może po prostu słodzić się po ciemnej stronie Księżyca. Otóż u nas w NASA wierzymy, że każdy, kto posiada wystarczająco dużo silnej woli, ma potencjał. To mógłbyś być ty. Albo ty. Albo może... ty. Ale ja nie chcę lecieć na Księżyc. Wobec tego masz jeszcze... co? Dlaczego nie? Dlaczego miałbym? Podoba mi się tu na Ziemi. Cóż, nawet troszkę nie chciałbyś tam polecieć? Nie, czemu? Nawet malutką odrobinkę? Nie? Okej, what the fuck, to ja nie miał takie rzeczy. Na Księżyc? What? Okej, tu się robi. No cóż, jako oficjalny członek NASA przedstawię wam teraz kilka faktów na temat Księżyca. Zaczynajmy może od tego, że Księżyc ma 4,5 miliarda lat. I tak się ciągnie. A wiedzieliście, że jego powierzchnia jest mniej więcej wielkości Afryki? To prawda, właściwie gdybyście spróbowali objechać Księżyc na rowerze. Ponadto podróż światła stąd do Księżyca trwa 1,5247 sekundy. A gdybyście wyruszyli latającym samochodem, dotarlibyście na Księżyc za 130 dni. Wiedziałem o tym. Na sam koniec zaś, ludzie, którzy polecą na Księżyc, stają się znani i bogaci. A wszyscy wiemy, że bogactwo plus sława równa się funky. A więc to koniec mojej prezentacji. Pamiętajcie, NASA przyjmie was z otwartymi ramionami, zwłaszcza jeśli jesteście brunetami. No to chyba czas się wybrać do NASA, i zostać kosmonautą. Polecić na Księżyc. Nie, no dobra, zobaczymy co teraz. On nie miał pragnienia, żeby lecieć na Księżyc, masakra. I co, jak ci się podobało? NASA raczej by cię nie zatrudniła, ale myślę, że mogło być to wystarczająco dosadne. Starałem się. Zamierzasz sprawdzić, czy podziałało? Oczywiście, zaraz wraca. I pstryk. I zobaczymy. Jestem. Raportuj. Kompletna porażka. Niech to czort. Ej, nie zniechęcaj się. Jestem pewny, że możemy spróbować jeszcze wielu rzeczy. Takich jak... Otóż choćby... No i zobaczymy, gdzie teraz. Latamy tak po tej linii czasu. A tu czasu coraz mniej. O dziwo. O, pamiętam to wspomnienie i ono nie było zbyt przyjemne. Nie możemy mi pozwolić sobie na dokończenie budowy domu. Izabel? What the fuck? Wystarczy nam na lecze... Ale czy wystarczy wam na księżycową loterię? Jeśli sprzedacie ten dom, z całą pewnością tak. O Jezus Maria. Czy diagnoza jest pewna? Tak, zgadzamy się co do wy... Czy wiedzieliście, że NASA posiada znakomity system opieki zdrowotnej? To prawda i to nie tylko dla swoich pracowników, ale i dla ich rodzin. O mój Boże, co to jest? Darmowe przejażdżki na kucykach w kosmosie. No patrz, wesele, gratulacje. Tak, z ciekawości, gdzie planujecie spędzić miesiąc miodowy? Słyszałem, że na księżyc, że księżyc to hit sezonu. What the fuck? To było dobre, śmiechłem naprawdę. Podobało mi się to. Okej, zobaczmy co dalej.
River? O, no w końcu River. No w końcu postać, którą znam i lubię. Ugh. O, a ten co? Cholerciaszko, ślisko. Johnny, John. Co do korniszona? O matko. Uff. Wiesz co? To po prostu nie działa. Więcej niż nie działa, to niedorzeczne. Jesteśmy cholernymi profesjonalistami. Nie wzięłam tej roboty po to, by biegać z nim i drzeć się jak idiotka. Za nim biegać. Nie po to? Słuchaj, może po prostu odbija się na nas brak snu? Gdybym wiedział wcześniej, że odwalimy nockę, to zrobiłbym ze sobą kawę. A, dokładnie. Gdybyś zobaczył film, który wcześniej stworzyłam. Jaki film? Właśnie o to mi chodziło. Tak czy inaczej, jaki cenny nie byłby teraz czas, w ten sposób i tak nic nie osiągniemy. Zróbmy przerwę do rana. Przy odrobinie szczęścia Johnny wytrzyma do tego czasu. Tak, muszę też zadzwonić do paru osób. Tak, też muszę... Nie umiem mówić, Boże, dlaczego tak bardzo nie umiem mówić? To jest ciężkie, czyta mi się... Jak jestem zmęczony, to mi się ciężko czyta po prostu. Prosta sprawa, wszystko jestem. O kurde, czyli co, przerwa w naszych badaniach? Jestem ciekaw, jak my z tego wszystkiego wybrniemy, koniec końców. No jak, kurde, on miałby nie być z River, tylko z jakąś inną laską, to tak dziwnie nagle. Zmiana imienia, tak po prostu. Oj, oj, oj. O kurcze. To nie ma sensu. Dlaczego działania maszyny nie przyniosły rezultatu? Jego zarejestrowane pragnienie podróży na księżyc zostało pomyślnie przeniesione, a jednak nie było w nim nawet śladu chęci spełnienia tego marzenia. Chyba że drugorzędny warunek pragnienia został zmieniony w trakcie transferu. Tyle, że czy to samo pragnienie stworzyłoby dwa różne wyniki w dwóch różnych okresach czasu? Kto wie? Nie znam się na tych rzeczach. Nie da się zaprzeczyć, że River odegrała ważną rolę w trakcie jego całego życia. Jeśli jest coś, co mogłoby spowodować zmianę rdzenia, to ona byłaby głównym podejrzanym. Ale nawet jeśli, co dokładnie jest przyczyną? River... Coś ty właściwie zrobiła? No właśnie, co River zrobiła? Bardzo słuszne pytanie. Ach, słońce wstaje. Nie zostało nam wiele czasu. Ciekawe, czy Neil coś wymyślił. Dobra, możemy iść. No kurde, powiem wam, że robi się coraz grubiej. Dziwna sprawa, czyli tak naprawdę on nigdy nie miał tego pragnienia, żeby polecieć na księżyc? Dopiero później ono mu się tak nagle pojawiło i też tak nie można jakoś ogarnąć tego. Nie do końca rozumiem, o co chodzi. Ojej. Masakra. O, aż tutaj czuć tę wiewiórkę, którą przyjechał Neil. Osiet. Może pójdę do tej wiewiórki? Nie, no nie, nie będziemy oglądać zwłok wiewiórków. Okej, okay. Aktualnie jesteśmy, no, w czasach rzeczywistych tak jakby, tak? Jak wejdziemy na górę, to będzie nasz pacjent John. Jest, oczywiście. No i co tam ciekawego? Cześć, cześć, cześć. Co z Johnem? Ledwie się trzyma. Co wam tym zajmuje? My nie byliśmy w stanie zrobić żadnych postępów. Lepiej, żebyście niedługo byli w stanie. Nie zostało mu wiele czasu. Jeśli szuka pani kolegi, to wydaje mi się, że jest w kuchni. Cholera, to niedobrze. Dobra, do kuchni, tak? Kuchnia była, nie wiem gdzie. Na dole chyba była kuchnia, z tego co się orientuje. Ale możemy się przejść jeszcze troszeczkę. Tu była łazienka, z tego co się orientuje. No, nic tu ciekawego nie ma. Idźmy zatem. Nikt nie woła. Idźmy do kuchni. Zobaczymy, czy Neil coś wymyślił. Może on chociaż ogarnął temat. Chociaż śmiem wątpić, bo szczerze powiedziawszy, nasza pani doktor jest chyba bardziej ogarnięta w temacie wszystkiego niż ten człowiek. Dobra. Nie, tu jest jadalnia. A kuchnia? Gdzie będzie kuchnia? Nie, kuchnia chyba będzie tutaj na dole. Czy to była biblioteka? O, jest. Ale mamo, ja nie chcę iść do szkoły. Jest niedziela, skarbie. Cii, niech pani pozwoli mi spać. Okej.
Okej, to nie będę im dokuczał. Wychodzimy od razu, zobaczymy co ten... Mogę z nią zagadać? Nie powinni siedzieć do tak późna, ale to moja wina, że ich nie przypilnowałam. Cóż, okoliczności nie są zwyczajne. Wiem, ale po prostu jestem wykończona. A wy pewnie jeszcze bardziej. Naprawdę muszę odpocząć. Jeśli chce pani o coś zapytać, niech pani pozwoli, że najpierw usiądę. Okej, no to sit down, bitch, i gadamy z tobą. Może masz coś ciekawego do powiedzenia, chociaż kto wie. Okej. O, chciała pani o coś zapytać? Dobra, przyszłość. To pani jedyna praca, prawda? Co pani zrobi, kiedy to wszystko się skończy? A co mogę zrobić? Pewnie znajdę pracę w mieście i będziemy żyć dalej. Wielka szkoda, będę tęsknić za Johnem i tym wszystkim. Może będę odwiedzać okolice raz na jakiś czas. Zwróć mi Sara. Co zamierza pani powiedzieć im o Johnie? Ja nie wiem. Prawdopodobnie coś zmyślę, ale to nic nie da. W dzisiejszych czasach dzieciaki są mądre, domyślą się wszystkiego. Jeśli nawet, taka jest natura życia, nie ma co tego ukrywać. A Lily? Może powiedzieć, to dość niezwykłe dla kogoś takiego jak pani pracować w takim miejscu? Z dwójką dzieci i tak dalej, chciałam powiedzieć. Nie jest tak źle, naprawdę, nawet przyjeżdża tędy szkolny autobus. Ale jak właściwie tu trafiliście? Cóż, kilka lat temu odszedł mój mąż. Co się stało? Należał do armii. Byli ostatnim oddziałem wysłanym za morze. Przykro mi to słyszeć. Spanikowałam. Nasze oszczędności topniały, a o pracę nie było łatwo. Jim trafił na moje ogłoszenie i zaoferował tę pracę. Przyjąłam ją z wdzięcznością. To miejsce było w dodatku takie spokojne. Pomogło mi w żałobie. Czy żon nie przyznaje zasiłków rodzinom poległych żołnierzy, by pomóc im stanąć na nogi? Przyznaję. W końcu otrzymałam pomoc. Ale do tego czasu Johnny zaczął miewać własne problemy. Teraz to on potrzebował mojej pomocy. Tom i Sara też lubią to miejsce i tak zostaliśmy. Co do Johnego, on również się ucieszył. Będzie nam go brakowało. Myślę, że w głębi duszy naprawdę pragną rodziny. To chyba wszystko na razie. Nie będę jej dalej męczył. Ciężka sprawa. O, hej! Zanim Johnny stracił przytomność, powiedział mi, że prawdopodobnie niedługo się zjawicie. Mówił, że raczej nie będzie miał okazji zrobić tego samemu, więc... Chciałbym podziękowała wam w jego imieniu. Zatem dziękuję. Ok. A, kuchnia będzie tutaj po lewej. Właśnie. Ten od dalej jest magazyn, do którego... A, czekajcie, ja przypadkiem kluczyka do tego magazynu nie zdo... Nie, tam były te przecież tylko, kurczę, no... Te zajączki. Może coś nowego się tu pojawiło? Okej, no niestety nic. Królik złożony z papieru, tu karton. A z tym kartonem nic nie mogę. Zepsuta pozytywka. Nie, no dobra, to tutaj chyba nic ciekawego nie ma. Poza tymi królikami w ilości milion po prostu. Dobra, chodźmy może do kuchni. Zobaczymy, czy się uda. Może w końcu znajdę tą kuchnię, bo do końca nie wiem, gdzie ta kuchnia jest. A nie, to jest łazienka. Kurde, to gdzie jest kuchnia? Gdzie ten koleś się schował? Pewnie kawę spijał obóz. To musi być w tu albo tam. Chociaż mi się wydaje, że tutaj jest biblioteczka, więc... No właśnie. Więc chyba nie tutaj. A kuchnia... O, jest! No proszę bardzo, jest kuchnia. A co chodzi? Wygląda to, że mały Johnny ma pewne ukryte akta z dawnych lat. Ukryte akta? Ukryte medyczne akta dokładniej. Najwyraźniej w dzieciństwie podano mu obrzydliwą dawkę ulepszonych beta-blokerów. Cóż za szczęście, mają one w zwyczaju wywierać efekt na takie ciekawe rzeczy zwane wspomnieniami. O co chodzi w ogóle? Beta-blokery. Johnny nie miał problemu z sercem, prawda? Wygląda na to, że nie. Co skłania do myślenia, czy te efekty uboczne od początku miały być tylko efektami ubocznymi? Zwłaszcza w takich wielkich dawkach? Wpływ beta blokerów na jego wspomnienia w czasie podawania musiał być znaczący. Myślisz, że właśnie to powstrzymało nas przed dotarciem do najwcześniejszych wspomnień? Cóż, to nie wina maszyny, tego możesz być pewna. Ludzie z Wydziału Konserwacji wydarli się na mnie za to, że próbowałem ich storfować. Więc co teraz? Otrzymałem właśnie częstotliwość rekonfiguracji, to powinno pomóc nam pokonać blokadę. A kiedy będziemy w jego dzieciństwie, może będzie wystarczająco wcześnie, by transfer pragnienia podziałał. No to na co czekamy? Ale jest jeszcze jedna sprawa. Oczywiście, zawsze jest jeszcze jedna sprawa. Aby aktywować nową częstotliwość, potrzebujemy klucza. Klucza?
czego istnienie silnie oznacza się w niedostępnym wspomnieniu i musimy dać to Johnowi dla wewnętrznej stymulacji wspomnienia. Ale co o tym wiemy? Udało nam się ledwie zajrzeć do jego dzieciństwa. A nawet gdybyśmy znaleźli jakieś zdjęcie albo coś, to Johnny jest nieprzytomny. Ta, wracamy do punktu wyjścia. Kurde, niedobrze, bardzo niedobrze. Wiesz, ta robota nie była tak cholernie uciążliwa do sprawy Nory w zeszłym roku. Też tak sądzę. Zaczyna mnie to dobijać. Pójdę odetchnąć na świeżym powietrzu. Cholera. Ten zając myślę, że to nie jest przypadkiem. O Jezu. Zapomniałem o kawie. Okej, what the fuck. To było szybkie. Zadam do dziennika. Notatka. Beta blocker. Bardzo mnie interesuje, co za notatka w ogóle. Beta blocker. Lek, którego skutkiem ubocznym jest wpływ na hormony stresowe, co powoduje zanik pamięci. O kurde, grubo. To nieźle. Czyli będziemy musieli się dostać do tego wspomnienia wstecz. Okej, myślę, że możemy zakończyć w tym miejscu odcinek. Tym razem kończymy dr Ewą. Kurde, prawie 3 godziny już grania za mną. Więc tak, myślę, że to by było na tyle, więc sprawa się komplikuje i to w bardzo nieprzyjemny sposób. Mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać tę sprawę w kolejnych odcinkach. I to by było na tyle, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeśli tak, pamiętajcie, zajęć łapkę w górę i komentarz pod odcinkiem, oczywiście jakieś przyjemne milutki. No i mówił Robin Skateboard, oczywiście, także trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa!